W niedzielę 18 sierpnia Mieczysław Szczurek rozdawał dzieciom na cieszyńskim rynku zeszyty. Kilka lat temu Mirek Szemla i Sławek Kowalski, wtedy z dwóch różnych partii, a ja bezpartyjny, wpadliśmy na pomysł, że skoro wszyscy się między sobą tną, to my coś zrobimy, nie patrząc na przynależność partyjną, i zrobimy coś dla dzieci, dla dzieciaków. I taki pomysł się narodził, żeby porozdawać trochę zeszytów właśnie w okolicach początku roku szkolnego. Panowie poszli swoją drogą, a zeszyty zostały w Cieszynie. Mieczysław Szczurek zeszytową akcję kontynuuje i, jak podkreśla, robi to prywatnie, wyłącznie pod swoim imieniem i nazwiskiem, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Robiłem to tyle lat, zajmując różne stanowiska. W tej chwili akurat tak trafiło, że robię to jako starosta, ale generalnie, tak jak pani powiedziała, robię to dlatego, że chcę trochę tych zeszytów dzieciom rozdać, trochę uśmiechu na ich twarzach zobaczyć. Zeszyty i tym razem rozeszły się bardzo szybko. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.